Witam w tej stronie Nightshade. To jest kolejne opowiadanie typu One Shot z uniwersum kryształowego oblężenia. Autor świeży rekrut. Tytuł sanitariuszka i żołnierz. A teraz kilka słów od autora. Witajcie bardzo serdecznie. Oto mój pierwszy film o tej tematyce. Więc mam nadzieję, że jak bym coś ściepścił, to mi powiecie, co można by tu naprawić. Od razu mówię, że nie za bardzo potrafię przedstawić jaką pozycję, jaka powinna się tu znaleźć. Ale mam nadzieję, że to mi się może podobać, lub też nie zupełnie. Do tego podstawowe ostrzeżenie, że autor nie odpowiada za wyrządzone krzywdy podstawy wyobraźni i podkreślanie fika. Jest to drobna opowiastka z uniwersum kryształowego oblężenia, więc mam nadzieję, że każdy połapie się o co chodzi, co by tu jeszcze powiedzieć, miłego czytania. Koniec słów autora. Polik z mozołem szedł przez zaśnieżoną i do tego ciemną drogę. W najbliższej okolicy nie było żadnej latarni, a jedyne światło, które przedzierało noc, pochodziło od szperaczy umieszczonych na wieżach strażniczych. Znajdowały się one w każdej części obozu, ale tutaj rzadko kiedy padał snop białego światła, poszukującego nocy marków i zbłąkanych oficerów armii Imperatora Sombry. Dróżka prowadziła pomiędzy dwoma rzędami czarniejszych baraków, w których spali pancerniacy z 15. pułku pancernego, wchodzącego w skład 5. armii generała Andorojewa. W ich ścianach nie dało się dostrzec chociaż najmniejszej szczeliny, przez którą światło mogłoby uciekać na świat zewnętrzny, oświetlając przestrzeń. Może i niemu byłoby tutaj zawinną? Brązowo grzywy ogier, zapięty pod szyję, nie zastanawiaj się nad tym fenomenem. Miał zupełnie inny cel, dotrzeć do światłego miejsca. Tym bardziej, że nie było samotnione w tym mroku. Bardzo późna godzina nie pozwalała na tę wielką rozkosz, tą jeszcze oddzielnikową nocą. Na niebie panowały ciężkie, ciemne chmury, uniemożliwiając dostrzeżenie księżyca. Do tego dochodziła temperatura. Była z minus 20, jak nie lepiej. Nie ma to. Zwykła noc na kryształowym froncie. To dlatego pogranica była na dziwie większego od niej połkona. Zaledwie 100 cm, to było dość słabym wynikiem. Górował na jedną głowę, przez co czasami czuła się bardzo mała, ale jednocześnie bezpieczna. Kiedy odwiedzał ją w szpitalu, do tego przez cały czas jej pobytu tutaj ratował jej skórę przed żywiską w kolbu Sombry. Przecież to również on namówił lekarkę do tego, aby mogła pomagać rannym. To właśnie znaczek klatka zajmował jej niebieski bok. Zielony kucyk stawiał teraz szybsze kroki, aby dotrzeć do solidnie ocieplonego mieszkania, nie mając zamiaru wystawiać klaczy na dłuższe działanie zimna. Już wystarczyło, że ona go grzała od góry, a on chronił ją od śniegu. To też pewnie z zimna nie odzywali się do siebie, nadając tej ciszy dość wymowny charakter. Mieszał się z głuchotą, ciemnością i ponurym wydarzeniem przed chwilą, jak to Gorg ratował ją przed trzema pogazami. I co z tego, że nie należała do ich armii? Dla jej wybawiciela nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. Nie tylko dlatego, że po fakcie był jej dowódcą, ale również z obowiązku, aby móc spłacić swój rachunek. Ona go ratowała, kiedy leżał na jej stole operacyjnym. Dzielnie trzymała skalpel i spróbowała nad nim pieczę, kiedy nie mógł wyjść z śpiączki farmakologicznej. Pełnia rolę jego anioła stróża. Ten ogier na zawku miał łuska pancerną, co oznaczało, że był twardy, doskonale dowodził swoim kochanym T-34 i nie można było go łatwo pokonać w wódczanym pojedynku. Do tego jego oczy miały szarą, mocną barwę, która nieraz przysparzała obawy szczerom politycznym. Chociaż to oni mieli tutaj wielką władzę, po prostu bali się ingerować w życie tego znakomitego żołnierza, który zyskał posłuch wśród wroga, czyli miał stracić życie w walce, a nie od kuli własnych towarzyszy. W końcu doszedł do swojego baraku mieszkalnego i jednym otworzył drzwi na oścież. Ciepło buchnęło im na pyszczki, jednocześnie zmywając zgromadzony na nich chłód. Wszedł do środka, a że było w nim wystarczająco gorąco, klat puściła się jego grzywy, wyszła mu z kręgosłupa i położyła się w świecy, którym akurat degasało. Drzwi z kuciem zostały zamknięte, a ogier rzucił się do podtrzymywania
żaru, czyli solidnie dorzucił kok do piecyka, a popiół odłożył do specjalnego wiadra. Następnie przytulił się mocno do dziewczyny, dotykając nosem jej szyi, a cichy pomruk wydobył się z jej wnętrza. Chcieli tak trwać przez wieczność, ale pewna, jakże niepokojąca myśl nawiedziła umysł klaczy, postanowiła przerwać wydłużającą się ciszę, a zaczęła z naprawdę grubej góry. Czy to prawda, co mówią o Boardzie? Zapytała z wahaniem w głosie, że zabił EGKL własną matkę? Ciężko przeszło jej to przez gardło, ale odpowiedź na nie przechodziła znacznie dłużej przez język George'a, aniżeli krótkie tak lub nie. A więc skąd ty pytasz o to, kiedy to usłyszałaś? Spytał z okrapniętymi uszami, aby nie była w szoku, takim jak on, kiedy się o tym dowiedział. Tego drania znał od kilku ładnych lat, na szczęście bez specjalnej radości. Początkiem września, a dopiero teraz tak, jakoś mi głupio pytać o, nieważne. Widziała, że głupio postąpiła, pytając go nie do swego oprawcy i możliwego sprawcy śmierci. Najprawdopodobniej teraz by nie żyła, a jej splugawione ciało byłoby zżerane przez jego psy. Skrzydła zawisłyby w jego galerii trofeów, a jej krew stałaby się ulubionym dodatkiem do zimnych drinków, które często pijał. Nawet pomimo tego, że na zewnątrz panowała ostra zima, nie mógł sobie pozwolić na utratę rodzimych korzeni. Najgorsze było to, że ten okropny sen mógł się ziścić, lecz gdyby nie ten zatwardziały Polkon, uratował ją. On, zielony żołnierz, zaczął powoli wpatrując się prosto w jej wielkie, szklące się różowe oczy. Widziała, że sam mógłby nie żyć, gdyby nie jego miłość do niej, jej nie zabił. Zrobił to jego ojciec, którego podchmielił cydrem i opowiadał mu wszystko, co najgorsze o jego matce. Oczy klaczy zaczęły się robić coraz większe, a szczęka łagodnie opadać, gdyż nie spodziewała się aż takiego obrotu sprawy. Ojciec urwał jej głowę, potem ten drań utopił w jego mózgu sztylet, ciała spalił, a reszcie rodziny kazał zjeść ich szczątki. A że byli tam jego młodszy brat i siostra, to po usłyszeniu odmowy on sam napełnił zmarłe ciała resztkami ich rodziców. Następnie spalił je ponownie i dał do zjedzenia swojemu pieskowi. Jan jest najebany, ma język dłuższy niż całe kwestia w duży wszerz, a mówił to z uśmiechem i radością, że tak zrobił. Twarz Ameli skrywała różne emocje, ale najbardziej oczywistym była zgroza, przerażenie, odraza, żal, wściekłość, też poniekąd wstyd za tego okropny czyn, że ten, kto to zrobił, był ze kwestii. Zamykała i otwierała usta, ale żadne słowo nie mogło się wydostać z jej trzęsień, jakby rzucono na nią klątwę milczenia. Dlatego też postanowiła milczeć, wyrażając szacunek dla zmarłych, krewnych tego wytwora, zlepiając wzrok w zamknięte okno. Skoro to on zrobił, to dlaczego go nie przeszyłeś nożem? Przecież zasługiwał, rzekła w końcu, stulając się mocniej w ukochanego, aby móc poczuć, jak jego serce bije tylko dla niej. Jednocześnie zapominając o ojcobójcy, rozumiała, że to dobrze, że Polit mógł ginąć tylko po to, aby ją chronić. Ten odzajemnił się, również stulając się w niebieskie futerko i muskając ją ustami po szyi. Nie zniesie się do poziomu tego świecia. Śmierć nas nie szuka, tylko to my ją znajdujemy. Przerwał, gdyż jej kopytka zaczęło latać się po jego plecach. Wiesz co? Mruknęła, co oznaczało, że nie wie. Pewna rzecz łaziła mi po głowie i chyba już czas. Uwolnił się od jej uścisku i podszedł do szafki, znajdującej się obok okna. Po sekundzie coś wyciągnął, a znikomy uśmiech pojawił się na jego ustach. Jeżeli to znowu szmata nasączona wódką, to mnie nie uśmiesz. Nieco cię wspomniłam. Zrzachnęła się. No to jakże mało śmieszny żart, rozluźniający sytuację. On to coś skrył ze sobą i podszedł do odległości kilku centymetrów od jej nosa. Podłoga skrzypiała, co oznaczało, że ogier był przejęty tym, co miał za chwilę uczynić. 6 miesięcy jego mieszkanie pozostawiło w nim ślady, o których nie mogła zapomnieć. Amelia Sky zaczął dość uroczyście, ale klacz tylko nieco się odsunęła, czując niewielki ziom, mimo to głowa jej się trzęsła. Czy uczynisz mi ten najwyższy zaszczyt? Powoli ujawnił podarunek,
niewielkie, czerwone pudełko z złotym rogiem na wieczku. Paczek usiadł na zadzie, ale przy jego wzroście był nieco niższy od niej. I postanowił wyjść za mąż za skończonego idiotę, niedołka i szalonego wariata, który kocha ciebie ponad własne życie. Będę przy tobie w zdrowiu i chorobie, nie opuściasz do śmierci. Zaskoczona natłokiem emocji z ostatniego kwadranta, skała z rozwartą gębą nie odzywała się. Patrząc jak z wnętrza ujawnia się złota obrączka na kopytko, symbolem imperatora i insygniami władz księżyczek. Oj, ile on musiał na nią wybulić. Cały zapas na urlop proszę ci nie bać, ale dlatego świdzidełka było warto. Co z tego, że mógł zginąć za zdradę stanu? Dla niej warto było iść na śmierć. On patrzył jej różowe oczy, jak na zbawienie, ale nie wydał z siebie chociażby jęku zawodu. Czekał na tak, nie, spadaj śmieciu lub wiele innych stwierdzeń. Ślap spoglądała na obrączkę jak na coś podrzędnego. Wreszcie, po pół roku, nareszcie, po chwili, która zdawała się być nieskończonością, rzuciła się na niego, całując jego cały pysk, krzycząc ciągle powtarzające się tak. Przez nagły napływ takiej radości zwaliła go na podłogę i zaczęła zaciekle atakować jego poranione ciało masą pocałunków, jak maścią, po której każda z bliźni miałaby się zabliźnić. On bardzo lubił jej zawsze ciepłe usta, a ona lubiła jego mocne, a czułe pieszczenie i skrzydeł. Żadnemu nie pozwoliła na ten czyn, a on zaskarbił sobie na to właśnie przez swoje zachowanie. Czekała na tego jedynego przez całe życie, aż lajanie się po całym krainie dawało efektu. Poza kilkoma propozycjami, jak upolne noce, spędzone w kopytach bogatych ogierów, którzy mieliby ją tylko dla zabawy, a takich sukien snów miała potworek. Ciała tej prawdziwej i jedynej miłości, nieważne skąd. Prędzej spodziewałaby się śmierci we wrogim obozie, aniżeli zakazanej miłości, która z kolei równałaby się ze śmiercią. Kiepskie wyjście dla klaczy pragnącej żyć pełno życia. Przechodzić z jednych drzwi do innych, tylko po to, aby trafić ponownie w to samo miejsce. Szczerze i czule zakochała się w tym kucyku, który zadawał sam o sobie kłam, ukazując się jak najgorzej wobec niej. Chciała tylko podkreślić, ile dla niego znaczyła, czyli wszystko, całując go, w każdej części pyska czuła się wolna. Nie, ona przy nim była wolna. Polis nic nie stawiał jako przypadek, gdyż wierzył, bądź wiedział, że to wszystko zostało już spisane gdzie indziej, tam na górze. Nie tu się bohaterem, a robił to, co musiał. Taki był jego obowiązek. Brał to, co dostawał od życia. Nie walczył z niczym, stawiał się wrogości i brutalności wobec jeńców, ale to tylko ściągało na niego kłopoty. Niczego nie pragnął tak mocno, jak poczucia miłości, a Emelia dawała mu jej tyle, że na wykochał się za wszystkie czasy. Z tą klaczą dałby się w ogień puścić, poszedłby za nią w najgorsze miejsca w Equestrii, a tą miłość mógł opowiadać całemu światu. Z nią mógłby zrobić wszystko. Obrączka wylądowała na szafce, lub też po nowym biurku, akurat teraz miała najmniejsze znaczenie. Klacz położyła się na łóżku na prawym boku i rozpostarła swoją czarną grzywę na pyszczek, zasłaniając różowe oczy, a skrzydło powędrowało do góry w zapraszającym geście. Ogier zadrżał cicho i czym prędzej ściągnął mundur, który wylądował na prowizorycznym grzejniku, który tylko podkręcał atmosferę. Czapka również podzieliła los poprzedniego ubrania. Powolnym krokiem zbliżył się do niej, a dziewczyna również powolnie rozpinała swoje zimne ubranie, nadając egzotycznej pomysłności każdemu ruchowi. Jego źrenica wypełniła już tylko ona i tylko ona się liczyła, a cały świat pozostał gdzieś tam, za horyzontem zdarzeń, daleko od nich, bardzo daleko. Pomógł jej powoli ściągnąć ubiór, który wylądował na jego mundurze, jakby one też nie chciały się rozdzielać pod żadnym pozorem, jednocześnie odkrywając niebieskie umaszczenie. Nie wiedząc dlaczego i również nie czując oporu ze strony przeciwnej, schylił się do jej tylnych nóg i powoli zaczął je skubać, pieśni i całować, przechodząc coraz wyżej. Fala przyjemności ogarnęła jej kończyny, powoli kierując się po górze,
a populacja przeleciała jej ciarki błogiego spokoju, powodując niewołalne rozpostarcie skrzydeł. Czuła się jakby brała odprężającą kąpiel, tylko że ta woda wiedziała, czego pragnie. Klacz? Cudownie, pomyślała i ze środka wydobyło się jej ciche, bardzo podniecające warczenie. Zaintrygowany zachowaniem partnerki, ogier zaczął jeździć językiem w górę i w dół jej ląd. Co chwilę zatoczając kręgi, a wzmożone mruczenie pegazitki pozbawiało mu kontroli nad sobą samym. Nagle zaprzestał tej czynności i odkleił się od niej, dysząc ciężko, ledwo łapiąc oddech. Jego mina mówiła wszystko, był przerażony tym, co wyprawia. Co się stało? Zapytała się zdziwiona Amelia. Czyżby przestała pociągać wiery? Nie podobam. Ci się? To pytanie postawiło porucznika armii imperatora pod ścianą. Czy chodzi o to, że jestem z Equestrii, a nie z Tulkoni? Jej głos drżał i załamywał się z każdym słowem. Ależ nie, zaprzeczył niespokojny ogier. To będzie mój pierwszy raz. Zadowolona? Zapytał się z wyrzutem. Sądził, że klacz już nieraz współżyła z innymi, a on miał być kolejnym. Ale tyle, że z miłości. Tak, to mój pierwszy raz. Nie wiem od czego i jak... Ach, żachnął się ponownie i schował głowę w kopytach. No wychodził na skompromitowanego idiotę wobec klaczy, którą pokochał. O, zrozumiała, o co mu chodzi i sama się zapowietrzyła na myśl o fałszywych zarzutach względem jego uczuć. Widzisz, ja też nie mam żadnego doświadczenia w tych sprawach. Wyjawiła to z trudem, ale udając, że musi to powiedzieć. Naprawdę? Pytał się, nadal mając głowę w kopytach i z jakimś dziwnym przyczuciem, że to nie do końca prawda. Ona też to wyczuła i objęła go w pół, wychodząc swoimi oczyma na spotkanie z jego szarymi tęczkami. Jestem dziewicą, czy ci się to podoba, czy też nie. Spójrz mi w oczy. Nie musiała go przekonywać, bo tylko w mnie się wpatrywał i nie znalazł nic fałszu. Ty głupku, i ty durniu, pozbawiony uczuć, jak mogłeś myśleć, że ona kłamie? Zawiesił łeb w przestrzeni i patrzył w drewnianą podłogę, nie mogąc pozbyć się świadomości, że mógł o niej pomyśleć jako kłamcy. Też się na tych sprawach nie znam, ale przejdziemy przez to razem, podkreśliła to ostatnie słowo. Dość dobitnie podciągnęła jego głowę do góry, aby po chwili złożyć namiętny pocałunek na jego ustach, wsuwając język i podniecając ogiera. Czar miłości zaczął ponownie działać, bo przeszedł do ataku, działając tak samo jak ona i zwiększając jej pragnienie. Uwolniwszy się z pocałunku, Amelia przycisnęła jego głowę do tej piersi i przemówiła. Tylko ty, na ciebie czekałem cały ten czas. Tak, zgadzam się, powtórzyła się. Wyjdę za ciebie. Przesuwała jego głowę po swoim brzuchu w górę i w dół, zataczając wielkie kręgi w okolicach piersi. Z każdą chwilą czuła, jak powoli opada jej głowa, a mózg zaczyna wariować od ilości doznawanych doznań. Kumulowana w niej chęć miłości miała wolną drogę, blokowana wcześniej przez rozsądek i wolę przeżycia. Stała się siłą napędzającą tę niewielką dziewczynę. Jestem twoja, a ty bądź mój, wykrzyczała. Czując, jak ogier przygryza jej sierść i schodzi powoli w dół, chociaż ona tego chciała, pomagając mu w tej czynności. Polis nabierał sprawy i powoli schodził do jej kobiecości, zacisnął kopyta wokół niej i zaczął powolnie, aby napięcie wzrastało. Najpierw zaczął nieco dalej od uda i pomału zbliżał się do jej otworu, który zrobił się ciepły i nieco wilgotny. Delikatnie przejechał po fałdkach, a Amelia cała się wyprostowała i przeszła do pozycji łuku, wypinając się coraz bardziej jej intymnym miejscem do jego nosa. Cicho pojękując, aż błagała go wzrokiem, aby nie przerywał jakichkolwiek czynności. Ponownie musnął jej intymność, tym razem spadając całca, a ponowny dreszcz przeszedł po jej plecach, powodując kolejny jęk i rozwarcie się skrzydeł. Zachwycony i coraz bardziej podniecony jej cichym jękiem rozkoszy, George powolnie przyjeżdżał językiem po jej łonie. Kolejne i coraz szybsze jęki wydobywały się z wnętrza pegazitu, a zwiększona częstotliwość oddechu wydodawała kolejnych doznań zakochanej parze. Język powolnie, ale skutecznie wślizgnął się do wnętrza Amelii,
aż cicha łza bólu wpłynęła jej w policzku. Polkon nie wiadomo jak, wyczuł to i wycofał się ze środka, pytając: za szybko? Boli? Mogę przestać? Był nakręcony jak dobrze pracujący mechanizm, ale świadomość zrobienia jej krzywdy byłaby zbyt wielkim ciężarem dla niego. Spoglądał niepewnie na dygotącą się klat i powoli zaczynał się jej martwić. Co ja kurno narobiłem najlepszego? Nie, ach, oj! Nie przerywaj, proszę! Zachęciła go do dalszego okazywania jej najczystszej formy miłości, jaką tylko posiada w sobie obie. George powolnie zapuścił się pomiędzy jej fałdki, gładkiej, wilgotnej skóry. Klacz znowu jęknęła, ale czując, że Polis ponownie się odchyla, powstrzymała jego głowę tym skrzydłem, blokując mu drogę ucieczki. Był przystawiony do istnego muru i czuł, że musi to pozostać dopóki Amelia go nie wypuści, chociaż już sam nie chciał stamtąd uciekać. Przeszedł do ofensywy. Zagłębiając się, po raz kolejny w klaczy poczuł, jak coś lepkiego zaczyna wypełniać jego pysk, język i nos. Nie czekając na nic, zaczął zlizywać to coś z wnętrza. Najpierw na lewo i prawo, oczyszczał sobie drogę, smakując niecodziennego smaku napoju. Później czując coraz mocniejsze drgi i jęki klaczy, zaczął świdrować przestrzeń przed sobą. O, tak! Prawie krzyknęła i przycisnęła się do jego pyszczka, mrużąc oczy i dając ponieść się szaleństwo swojej wyobraźni. Czuła w sobie każde myśnięcie jego języka, co przyprawiało o mocniejsze bicie serca. Nie chciała się tego pozbywać. Pragnęła więcej. Coraz więcej swojego kochanka w sobie zaczęła kręcić biodrami na lewo i prawo, a upragniony efekt przyszedł szybciej, niż chciała go osiągnąć. Zbierała się w sobie, a także pociągnięcie języka w jej wnętrzu sprawiało ją szaleństwo. Rozkoszny ból brzucha i miłe odrętwienie rozchodzące się od brzucha do wszystkich kończyn, nie pomijając ogona, grzywy i skrzydeł, jednym nadal trzymając jego głowę. Mocniej! Krzyknęła, kiedy wręcz przyczepił się do jednego miejsca, które sprawiało w niej największą przyjemność. Jeszcze chwila, wytrzymaj! Niemalże wrzeszczała sobie, aby ten stan trwał jak najdłużej. Drugim skrzydłem, a do tego przednimi kopytkami, przycisnął jego głowę do siebie. Kurt nie miał najmniejszego zamiaru kończyć, tylko zachodził w głowę, kiedy Amelia może dojść. Dlatego zjeżdżał z góry na dół jej wnętrza, spijając jej rozkoszne wody, które smakowały jak górska źródlana, tylko że bardziej nie dające się połknąć. Coraz mocniej penetrując swoim językiem, aż czuł jej każdy mięsień, który tylko funkcjonował w tym obszarze. Chciał jej dać wszystko, miłość, życie, a nawet cały świat. Cały. Niczego tak nie pragnął, co tego, żeby być teraz tylko i wyłącznie z nią. Po dłuższej chwili, pełnej wzmagającej się w Amelii emocji, nie mogła wytrzymać zgromadzonej przyjemności. Skrzydła i kopyta opuściły jego głowę, stając się bezwładne, wiotkie i całkowicie głuche na polecenie mózgu. Hegeźca odlatywała w inną rzeczywistość, a świadectwem tego były niekontrolowane ruchy i inne krzykom podobne jęki. Jej ciało zostało oblane wielką ilością potu, a wielkie zmęczenie biło z każdego mięśnia w jej ciele, błagając o odrobinę odpoczynku. Płonęła wewnętrznie, nakręcona przez ogiera, a to jej się tak podobało, że chciałaby mieć ten stan na co dzień. Wykrzyczała niezrozumiałą formułę i wypięła się najmocniej, jak tylko mogła do tyłu, a z pomiędzy nóg uszło to napięcie w postaci bezbarwnego, lepkiego płynu. Polis poczuł jakby lepki cios w pysk, gdyż siła jej orgazmu była tak wielka, jak ona sama. Niemalże parowała od nagromadzonych doznań, a ciągle było jej mało. Ciężko łapała powietrze do łód, ale też chwilowo zatracała się w tym stanie uniesienia. Widziała swojego przyszłego męża w otoczce różowej mgły i za nic w świecie nie chciała się dzielić tym widokiem z nikim innym. Możliwe, że bliska obecność księżniczki miłości dodawała jedynie rozkosze i potęgowała eksplozję uczuć w ich wnętrzach, ale to było trudno stwierdzić. Zdążyła jednak założyć kopytko na szyi ukochanego i leciutko głaskać jego brązową grzywę. Leżała, objęta przyjemnymi skurczami, mając blisko kogoś,
za kogo była gotowa złożyć głowę na gilotynie. Dyszała, a kopyta ogiera zaczęły podchodzić do jej szyi, aż w jej oczach ukazały się wielkie, szare oczy George'a. Jeśli to sen, niech trwa wiecznie, pomyślała, czując jak jego usta muskają delikatny pyszczek. Czy to już? Po wszystkim? A co z nim? Zamyśliła się nad tym zagadnieniem. Czując jak powoli opada z nim napięcie, a władza dochodzi do kończyny ogona. A co z tobą? Spytała Ogiera, ledwo co odzyskuje zjazdy pomyślonek. Co ze mnie za żona, jeśli mój mąż nie będzie w pełni Ogierem? Mówiąc to, pogładziła jego grzywę i z wielkim trudem przewróciła go na plecy. On nie protestował, tylko poddał się jej całkowicie. Powolnie schodziła ze wzrokiem coraz niżej, kończąc na jego przyrodzeniu. Oczy jej się rozszerzyły i powoli przejechała po nim kopytkiem. Cichy jęk wydobył się z jego ust. Utwierdzając Amelię, że wystarczy zrobić to samo, co on zrobił jej, czyli wywalić go poza atmosferę. Wielki uśmiech zagościł na jej niebieskim pyszczku i ponownie przejechała po nim, a kolejne jęki sprawiały ją listny odlot, a więc tak się czuł. Przejęła inicjatywę, powoli mlaskając i liżąc jego małego, czuła się jakby nie dała lizaka, albo loda, tylko cieplejszego i powiększającego się. Zdziwiła się nagłym przyrostem jego przyjaciela i wydała z siebie bardzo podniecający pomruk. O, jaki on wielki, co teraz? Myśl szybko, panika, rób to wcześniej. Poradziła to do siebie i kontynuowała wcześniejsze czynności, tym razem kręcąc nim dookoła. Zwiększał odgłos, przypominając rytmiczne działanie jakiegoś układu mechanicznego, zaczął wydobywać się z gardła policja. On wręcz tonął od radości i walczył o każdy oddech przytłaczający go przyjemności i rozciągające się na wskroś jego ciała. Ogon lekko mu podgniewał, jakby również chciałby być w jakiś sposób pieszczony, ale ona była zajęta czymś innym. Przez nieuwagę liznęła go po czubku, a z ust Ogiera wydał tu niewielki krzyk. Nie zważałaś na to. Teraz ja się zajmę tobą. Wywalę cię tam, gdzie ty mnie. Bo ja, krzyknęła w myślach i nie czekając na nic, wzięła do ust cały czubek, czując jak cierpnie. Kolejny wrzask upewnił pogadzicę, że bilet został już kupiony, a pasażer zajął wygodne miejsce w pociągu. Teraz się trzymaj, jesteś mój. Zaczęła się z nim zabawiać, oblizując go całego swoim językiem. Po czym dodała do akcji ślinę, aby łatwiej mogła go w siebie wciągnąć najgłębiej jak się tylko da. Rzecz jasna uważała, aby go nie odgryźć, ale tylko lekko pokąsała, dodając pikanterii w jego odczucie. Ogier sam nie wiedział, gdzie się znajduje i chciał mieć to ze sobą, ale z każdą chwilą zaczynało mu się to podobać. Za każdym pociągnięciem jej języka wznosi się coraz wyżej, dosłownie w przenośni. Z każdą chwilą jego granica wytrzymałości pękała, wzbogacając jego życie o nowe niezwykłe doświadczenia. Nie zapomnij ich nigdy. Pegasusa również czuła, jak tutaj ogarnia niezmierzona przyjemność. A więc tak się czuła. Pomyślał i spojrzał na uwijającą się przy jego małym przyjacielu dorodną, piękną klacz. W tej chwili wydawała się być istnym aniołem w jednej z końskich opowieści. Nie wiedział dlaczego, ale czuł jak miłość aż tryska z jego pełnej piersi. Klacz sprawiła się bardziej i wkładała już swojego żołnierza do tej buzi. Czuła każdy wstrząs, jaki pobudzał w sobie George, aby oprzeć się targającymi go emocjami. Kiedy zassała powietrze do siebie, tworząc podciśnienie, to Ogier myślał, że zaraz eksploduje od przyrodzenia w górę. Jęknął boleśnie i nie mogąc już się dłużej wytrzymać, wystrzelił do jej ust całe nagromadzone w nim nasienie. Klacz nie spodziewała się takiej reakcji, oczy jej się rozszerzyły do granic możliwości i jakby wyjawiła swój największy sekret. Nie spodziewała się takiej reakcji, a może też i samej erekcji, przez co była w szoku. Nieświadoma zaistniała sytuacja połknęła całość, a to, co pozostało normalnie, zlizała do końca. Czuła się zobowiązana wobec niego za wspijanie jej wydzielin, a poza tym lepiący się płyn smakował całkiem nieźle. Dobre, stwierdziła i wyciągnęła pulsując przyrodzenie, którego na koniec pocałowała, cała się chichocząc.
Bogier był aktualnie nieświadomy żadnego ze swoich poczynań, ale znajdował się w innym świecie. Dziś tak daleko stały za tego główna, ale tak blisko Ameli, że kilka łez spłynęło po jego policzku. Całe ciało miał oblane potem, a każdy nerw krzyczał od ucha, aby to powtórzyć w trybie natychmiastowym. Wzruszył się do granic, aby po kilku sekundach odgadnąć, że klacz ściska w gardzi, tuli się nosem do jego nosa. Podniósł kopyta niczym waty do jej ciała i opluł ją pod skrzydłami, ledwo mogąc ją utrzymać na swoim zmęczonym ciele. Trzymali się tak przez dłuższą chwilę w absolutnej ciszy, aby mogli odpocząć po wspólnych zabawach, jednakże ciągle wiedzieli, że drugie pragnie więcej, wymieniając się pocałunkami. Penetrując językami swoje wnętrze jam gębowych, czyli jak zbliżają się do punktu kulminacyjnego. Co teraz? Czy ma zasadę na więcej? Spytał ostrożnie, policz swojej niebieskiej wyblanki. Ona nie odpowiedziała, tylko zabłysnęła różowymi oczami, jakże drapieżnymi i zabójczo pięknymi. On wiedział natychmiastowo, czego oczekuje. Zeszła z niego i lizał swoje kopytko do oporu, powolnie przejechała nim po przyrodzeniu pontona. Ten tylko zarżał i powstał jak na komendę przy stawianiu szeregu. To jak to ma wyglądać? Zapytała się, nie wiedząc, co ma robić. Był to jej pierwszy raz, a takie rzeczy nie były w głowie czarnogrzywej pogazicy. Po opowieściach sądziła, że musi jakby pozwolić wejść jemu w przyrodzeniu w jej krocie, czy jakoś takoś. Bardziej interesowało jej życie innych kucyków, aniżeli ten cały sek, mający zapewnić przetrwanie gatunku. Ufasz mi? George zapytał nieco rozstrojony po nieziemskim doznaniu. Oczywiście, odezwała się bez żadnego wahania. Gdyż też taką miłością do niego powała, bez żadnych wątpliwości. Połóż się tutaj, a ja, cóż, jakby to powiedzieć, wejdę z ciebie? Zabrzmiało dziwnie i niecodziennie, ale ona nie poczuła w tym nic dziwnego. Powolnymi ruchami położyła się, prezentując się w pełni oniemiałemu zachwytu policowi. Stał i rżał na jej widok, a z każdym krokiem jego podniecenie drastycznie rosło. Ułożywszy się wygodnie na leżance, poklepała materac, czekając z niecierpliwością na jego kolej. George powolnie zbliżył się do niej, nie pozwalając na siebie czekać. Objął ją kopytami za szyję, na co Amelia odpowiedziała, przytulając się do niego, mokrymi i powolnie sztywniejącymi skrzydłami. Jakby serca mogły mówić, to w tej chwili wsłuchiwałaby się wzajemny tak pracy drugiego, aby cieszyć się wspólną chwilą. Tak też zbliżyły się ich ciała, umysły i dusze, a świat ucichł, pozostawiając w miejscu dźwięku dwa pracujące niemalże równocześnie takty uderzeń komór punktowych. Jednym było serce żołnierza, drugim sanitariuszki, które połączył wspólny los. Cierpienie, ból, a może i przeznaczenie, które nakazało im przejść pół świata, aby spotkać siebie. Tu i teraz. Holik nie mógł dłużej czekać, ale to ona pomogła. Delikatnie nastawiła jego przyjaciela do swojego, rozkosznie pachnącego łona. Rudziero obniżył się powolnie, wkładając swój przybytek, odziedziczony po ojcu, do ich kwiatów. Aj, aha! Jęknęła boleśnie. To boli. Uważaj troszkę. Zacisnęła bardziej skrzydła na jego ciele, aż zaczął się dusić, przez co zwolnił i odpuścił na razie tę czynność. Powoli, proszę, szepnęła mu do ucha. Następne podejście było już udane i Polkon powoli znalazł się w jej wnętrzu. Cicho pojękiwania wydarły się z pegazicy, ale wciąż wpatrywała się w niego z ufnością. Co do następnego kroku. Okej, co teraz? Myśl, nie nosz, tylko nie to. Co mam robić? Przerwać? Pomyślał brutalnie, a przerażenie i wstyd za brak wiadomości swoich potrzeb pojawiły się na jego obliczu. Opuszczone uszy i dygocząc nos zdradził jego stan wiedzy edukacji seksualnej. Lepiej mu wychodziło zwalczanie wrogów czołgów, prowadzenie Panzer Pai do istnej furii, niszcząc kolejne Panzer 4, Ka i Tygrysy, aniżeli starcie z kobietą. Rumieniec wstydu oblał jego pysk, mając w myślach to, że zaraz naprawdę dostanie po mordzie od ukochanej, a po części należało mu się. Już się wycofywał, kiedy poczuł, jak wielki wstrząs wzbudza całą klaczą, aż łzy jej naszły do oczu, a uścisk stwardział. Nie przerywaj!
Niemalże wrzasnęła Amelia, zaciskając się wokół niego coraz bardziej. Ogier, przekonany, że właśnie na tym cały seks polega, zaczął wykonywać manualne, z początku wolne, a później coraz szybsze pchnięcia do jej środka. Za każdym razem krople potu skapywały z jego brązowych włosów wprost na jej podniebne sterko, a każda z emocji wydostawała się na zewnątrz w postaci nieracjonalnego krzyku, który po chwili wypełniał barak tą gamą westchnień. Byli wpatrzeni w siebie i nie mieli żadnej wartości, aby się odwrócić i choć raz na ten skarb spojrzeć. Mieli siebie i to im wystarczyło. Amelia pragnęła tylko, aby Ogier robił to coraz szybciej i mocniej. Zachęcała go coraz głośniejszym stękaniem i ponętnym mrużeniem swoich różowych oczu. Według niego wzrok zaczął płonąć płomieniem pożądania. Z każdą sekundą częstotliwość ich stosunków wzrastała miarodajnie z ilością wydobywających się jęków i krzyków z wnętrza czarno-grzywej pagazity. Z jej ust wypływała ślina, którą rozklapywała po wszystkim dookoła, jak to przechodził przez nią kolejny strzał. George miał twarz całą z jej wydzieliny, ale stosunek mu odbierał siły, tylko podniecając go coraz bardziej. Nigdy nie czuł tak przyjemnego wyczerpania organizmu, a zwykłe misje bojowe wystarczająco go rozstrajały. Jednak nie mogło równać się z tym, co przeżywał w tej chwili. Chłod oblewał jej wesołego coraz bardziej, aż nie sądził, że można się tam pocić. Dodał kolejne doznanie do przyjemnych, ale jego uwagę przykuwała tylko Amelia. Co chwilę każdy mięsień potężnego ciała Ogiera buntował się i żądał choć chwilę odpoczynku, tylko zużywając pełną energię. Hegedica czuła ponownie opadającą do tyłu głowę i odmowę każdej kończyny do wykonywania jakichkolwiek ruchów. Ułożyła się niżej, a czując moc, jaką wymanował Ogier, w jej wnętrzu wypinała się w lekki łup, tak aby twarz polica wylądowała na jej piersiach, a to tylko wzbudziło kolejne fale pożądania ekstazy. Tak, mocniej! Mocniej! Wydarła się, znajdując chwilę między kolejnymi spazmami, ogarniającymi jej małe i coraz to bardziej wiotkie ciało. Zdawało jej się, że w kopytach tego Ogiera topi się jak masło, że pokochają go zawsze. Nie! On ją kochał od pierwszego wejrzenia. Polik, jak zaktywizowany, posłuchał rozkazu swojej wybranki w mocnych pchnięcia, aż ledwo mógł ją utrzymać w jednym miejscu. Na każdym razem chodził coraz głębiej, coraz bardziej wykrzywiając Amelię na kształt łuku, ale również niemalże to intymność Amelii odskakiwała wraz z jej ciałem. Ten chłopak spotykał go, kiedy lądowała na jego przyrodzeniu, a to sprawiało dodatkowy ból. Dziewczyna krzyczała, biła się we wszystkie strony, aby móc czuć więcej George'a w sobie. Coraz więcej śliny wydobywało się z jej ust, jakby chciała zatopić całe pomieszczenie. Wydzierała się klacz, wzmacniając swoje wewnętrzne pożądanie. Trzymała jego ciało coraz słabiej, aż nie dając rady rozrywającej się rozkoszy. Rozkłasy puściła go, ale on ją złapał. W ostatniej chwili wszyscy patrzyli sobie prosto w rozkojarzone oczy. George nie mógł wytrzymać, a co chwilę zwalniał, łapiąc cenny oddech, a zaczynało go powoli brakować. Na jego szczęście to organizm klaczy nakazał drugi, ale o wiele potężniejszy niż poprzedni, orgazm. Jej ciało stało się bardzo bezwładne, a po wielkim wypięciu się do przodu, a gdyby nie ponowna szybka reakcja Poltona, co zaryłaby głową o ścianę baraku i utraciłaby przytomność. We wnętrzu było dość ciepło, ale ich stosunek znacznie podgrzał atmosferę. Ona, wydobywając wóz do pary, krzyczała jak oszalała, kiedy potężny strząs, a chwilę później wielkie ciepło rozprzestrzeniło się do jej łona po całym ciele, aż po czubki skrzydeł. Z pomiędzy kopyt wylało się drugie tyle owej tajemniczej substancji. Poprzednio również doszedł jej partner, wystrzeliwując z siebie drugą dawką nasienia, która podziałała jak wielki młot na klacz. Podobny rys wydobył się z gardła, a przyszły mąż przycisnął się do jej ciała najmocniej, jak tylko mógł, i wciągnął zapach dygoczącej i parującej pagazicy. To było piękne, wydyszała klacz, łapiąc nierówno oddech.
ten dzień mogła zakwalifikować jako najpiękniejszy dzień w swoim życiu. Była zbyt słaba, aby zejść z niego, co też uczynił Bogier, wyciągając z niej swojego przyjaciela i z niewyraźnym uśmiechem położył się tuż Boga Meli, również ciężko dysząc. Mam nadzieję, że cię zadowoli. Łam, stwierdziła nieśmiało Flash, ciągle nie bezdumna siła. Przez to jej głosik był jeszcze bardziej miękki niż zwykle. To było cudowne. Nigdy nie przeżyłem czegoś takiego, twierdzi z prawdą. Po czym przytulił się do miękkiego Pegaza i położył na sobie, aby móc się razem połować przez resztę nocy. W piecyku pewnego oficera już dawno zgasło, ale światło z kilku żarówek wciąż się paliło. Mimo szumiącego zimnego wiatru, ściany baraku, żaden bowiem nie chciał się przedostać do mieszkania kochanków. Ogier, mając w boku swoją kochaną, wkrótce przyszłą żonę, czuł się wspaniale i będąc wielce uradowany, wspaniałego doznania pragnął, aby każda noc z Amelią kończyła się w ten sposób. Nie wiedział, że pewna pegazista, leżąca tuż obok niego, pragnęła dokładnie tego samego. Po chwili oboje zasnęli, mając gdzieś tę przeklętą wojnę. Ona sanitariuszka, mająca podtrzymywać życie. On żołnierz, mając je odbierać. Miłość przyszła do nich sama, nieproszona, łącząc tych dwoje z sobą, dając im o wiele potężniejszą broń, aniżeli czołg widziała. Dała im troszkę o swoją drugą połówkę. Koniec.